Żyjemy w czasach, w których niezwykle istotnymi pojęciami stają się walka z emisją CO2 i ograniczenie udziału paliw kopalnych. Jednym z głównych filarów transformacji ekologicznej ma być elektromobilność, w którą świetnie wpisuje się zbudowany przez nas motocykl elektryczny MC01E Elektra. Motocykl typu Dual Sport, jakim jest Elektra, może poruszać się zarówno po mieście, gdzie użytkownik doceni jego niską masę, kompaktowe wymiary, a także zwrotność, oraz w ciężkim terenie, gdzie zbawienny okazuje się wysoki moment obrotowy generowany przez silnik elektryczny. W obu przypadkach, w porównaniu do spalinowych odpowiedników, zeroemisyjny elektryczny układ napędowy nie generuje zanieczyszczeń oraz hałasu. Dzięki temu jest to idealny pojazd np. dla leśników, bo pozwala na sprawne przemieszczanie się po terenach zamieszkałych przez dzikie zwierzęta bez ryzyka ich przepuszczenia. Znika również zagrożenie wycieku oleju czy benzyny, co może mieć miejsce w spalinowych pojazdach, ale nie w elektrze. Przy pozyskiwaniu prądu z odnawialnych źródeł energii, motocykl ten jest w stanie skutecznie przyczynić się do obniżenia śladu węglowego. A co dla nas najbardziej istotne, nie jest to wyłącznie elektryczna zabawka, a pełnoprawny produkt, który swój chrzest bojowy przeszedł w 2018 roku na zawodach Smart Moto Challenge we Wrocławiu. Na wydarzeniu tym nie pozostawił szans swoim konkurentom, wygrywając pierwsze miejsce w kategoriach dynamicznych, a także w klasyfikacji generalnej do 8 kW oraz zdobywając nagrodę za najlepszy smart system. Elektra jest wyposażona w systemy telemetrii, a także systemy informujące kierowcę o parametrach takich jak prędkość, stan naładowania baterii, zasięg czy lokalizacja. Był to bardzo udany debiut, jeżeli chodzi o pojazdy elektryczne dla Polsl Racing. Ale czy taki elektryczny motocykl może być faktycznie używany na co dzień? Oczywiście. Zasięg, jakim dysponuje nasz motocykl, odpowiada potrzebom większości społeczeństwa w zakresie dojazdów do pracy, jednocześnie zapewniając sporą rezerwę na inne potrzeby. Moc silnika wynosi obecnie 10 kW, a w pełni naładowana bateria pozwala na 1,5 godziny wyczynowej jazdy terenowej. Motocykl rozpędza się do 100 km na godzinę w około 5 sekund, a jego prędkość maksymalna została ustalona na 110 km na godzinę. To są chyba najlepsze dowody na to, że dbanie o środowisko wcale nie musi oznaczać wyrzeczeń dla użytkownika. Najlepszym potwierdzeniem tego jest nasz motocykl MC01E Elektra.